Już po raz 15 do Polanicy Zdroju zjechały się zespoły folklorystyczne z całej Polski. Impreza z dużymi tradycjami i możliwość przeglądu twórczości artystycznej, która już od lat rozwija się w spółdzielczych domach kultury. 15 festiwal spółdzielczych zespołów artystycznych Tęcza Polska przebiega wspaniale, jak zwykle w bardzo kolorowej atmosferze. Pogoda przez cały tydzień, proszę Państwa, w Polanicy była fatalna, pochmurna, a dzisiaj jest pięknie, słonecznie. Myślę, że to dzięki tej atmosferze, która tutaj panuje. Jak zwykle przyjechały do nas wspaniałe zespoły. Mamy przegląd twórczości z całej Polski. Możemy zapoznać się z folklorem i nie tylko, z całego kraju. Opowieści zespołów o ich przeżyciach, o ich historii są tak wzruszające, że jak zwykle oprócz takich artystycznych wrażeń doznajemy bardzo dużo, otrzymujemy dużą dawkę informacji o tym, co się dzieje w Polsce. Także serdecznie jeszcze raz podziękowania dla Krajowej Rady Spółdzielczej za to, że chce w Polanicy organizować tak wspaniały festiwal już po raz 15. Jego oczami. Jest to taki przegląd kultury, przede wszystkim kultury ludowej, choć nie tylko, ale takiej kultury od południa po północ, od wschodu po zachód Polski, a więc kultury polskiej, ale jakże różniącej się w zależności od regionu. Myślę, że po prostu już mocno jest ta impreza zaprzyjaźniona z Polanicą. Przy każdej tego typu imprezie występuje na scenach około 800 do 1000 wykonawców właśnie jako zespoły, a więc jest to wydarzenie dla Polanicy, ale cieszę się również, że z tego co słyszę, również uczestnicy tych występów cieszą się z tego, że do nas przyjeżdżają. Ten festiwal to jest podsumowanie działalności wszystkich naszych zespołów folklorystycznych, spółdzielczych. To jest zaangażowanie społeczne, praca naszych wszystkich ludzi, członków, którzy nie szczędzą swoich środków finansowych i społecznych sił, gdzie wykładają to i to jest dowartościowanie i dlatego my przez te brawa, które tu robimy, dokonujemy po każdym występie, podsumowujemy i dziękujemy im za to. Myślę, że kontynuując tą działalność 15 lat, ja byłem chyba na wszystkich festiwalach, stąd mogę powiedzieć w ten sposób, że to się rozrasta i nawarstwia i myślę, że dobrze, bo mamy przeglądy wojewódzkie zespołów artystycznych i dopiero te zespoły z przeglądów wojewódzkich przyjeżdżają tutaj. To nie jest tak, że każdy tu może przyjechać. Mamy sporo zgłoszeń, scena jest za mała i czasu jest za krótko, żeby wszystkie zespoły pokazać. Myślę, że się rozwijamy, utrzymamy to i będziemy kontynuować i myślę, że do tej 60 dociągniemy. Jesteśmy zespołem z pogranicza Pszczyńsko-Cieszyńskiego i staramy się kultywować tradycje naszych przodków. I mamy większość piosenek, które śpiewamy, to mamy z przekazu ustnego, które nauczyły nas nasze babcie, nasze mamy, no babcie raczej. Mamy już z przekazu. No a tak czerpiemy też ze śpiewników ziemi pszczyńskiej czy cieszyńskiej. Staramy się wybierać te najstarsze i te najładniejsze. Thank you.
Śpiewamy dlatego, że to lubimy przede wszystkim, a poza tym jest taka potrzeba, żeby właśnie u nas, na Mazurach, ten folklor jak gdyby odkopywać. Teraz jest w ogóle taki trend wracania do korzeni, ale na Mazurach jest to szczególnie ważne, bo ten folklor jak gdyby zaniknął. Był taki okres, że go w ogóle nie było i teraz sięgamy. My, ponieważ ja mieszkam w Krutyni, w ogóle Piecki blisko są Krutyni, tam tworzył Karol Małek, który opisał bardzo wiele rzeczy. Myśmy się na jego literaturze opierali. Między innymi właśnie te stroje też są według jego opisu odtworzone. I szukamy piosenek mazurskich i je śpiewamy. Ale prócz tego jest na Mazurach taka historia, że jest dużo osadnictwa było. Dużo było osadnictwa z Kurpi. Dlatego jest dużo ludzi, którzy śpiewają, mówią po kurpiowsku. I my to też uwzględniamy w swoim repertuarze i mamy pieśni i mazurskie, i kurpiowskie. Mamy też dwa komplety strojów. I nasza kapela ma też różne instrumenty. Przyjeżdżam też na festiwal, który tutaj w Polanicy odbywa się już 15 raz, ale ja jestem 14 razy już tutaj i zawsze mnie coś zaskakuje, ponieważ zajmuję się folklorem, więc ten folklor jest mojemu sercu bardzo bliski i dlatego uważam, że to jest wspaniała impreza dla wszystkich ludzi, bo każdy może poznać, jakie stroje są w każdym zakątku Polski, a co najważniejsze, poznać swoje korzenie. Kryteria oceny są różne, dlatego że mamy pana przewodniczącego, wielkiego artystę Wiesława Ochmana i on patrzy to na pewno pod kątem śpiewu, a ja patrzę pod kątem folkloru, czyli stroju prawidłowych pieśni wykonywanych. I oczywiście patrzymy choreografia, jak jest zaaranżowany cały występ. Festiwal zespołów folklorystycznych Tęcza Polska to bez wątpienia największa tego typu impreza w Polsce. Warto podkreślić, że większość zespołów działa na co dzień przy spółdzielniach mieszkaniowych w swoich miejscowościach, co pokazuje, jak ważne jest to dla lokalnej społeczności i krzewienia tradycji regionu.